Hejka wszystkim, witamy się z Wami na naszym kanale. Słuchajcie, my jak zwykle mamy bardzo mało czasu, bo za 3 minuty już musimy wychodzić z domu. Ja odprowadzam Oliwię do szkoły i już się ze mnie naśmiewa, że tak gestykuluje. Ty lepiej opowiedz, co Ty w nocy zrobiłaś, jaki Ty numer zrobiłaś swojej własnej mamie. W nocy przyszłam do mamy łóżka i tam spałam. Słuchajcie, o pierwszej w nocy, czujecie to, Oliwia mnie obudziła, potem trochę spała ze mną i już mi było tak ciasno między tobą a tatą, bo byłam jak taka sardynka ściśnięta w puszce. No, albo jakiś ogórek normalnie ściśnięty w słoiku, że musiałam wyjść z mojego własnego, prywatnego łóżka i przyjść spać tutaj do ciebie, a ty zostałaś tam i spałaś u mnie w sypialni do rana. No, ale wybaczam ci, no. A jesteśmy zaspane. Tylko ja u ciebie nie mogłam zasnąć, bo ja lubię spać w swoim własnym łóżku. Musimy założyć okulary. I nie wiem, dlaczego ubrałaś się na ciemno tak samo jak ja. Ja nie wiem. No dół masz jeszcze ciemny. Ale często tak jest, że ubieramy się podobnie. Jeszcze tak, poprawimy kolczyki, zobaczymy, czy się dobrze trzymają. Ostatnio Oliwia śpi w kolczykach i mówi, że jest okej, nic jej się tam nie dzieje. Biżuterię zakładasz? Dzisiaj nie masz WF-u. No. Jak Oliwia nie ma WF-u, to jakiś naszyjnik z reguły zakładamy. To idę teraz po twój kuferek. Spakowałaś się? Tak. Bo ogólnie do szkoły pakuje się Oliwia. Ja ciebie pakowałam jakby wrzesień, teraz to należy do ciebie. I teraz nie wiem, czy zakładasz coś takiego z Klersa? Oliwia bardzo lubi to. Czy na przykład wolisz taki naszyjnik? Sporo ich masz, ale chyba... Ten jest najnowszy i ten jest twoim ulubionym. Znacie go. On też jest z Klersa i on jest taką dynią z Hello Kitty i on najbardziej pasuje do tego czasu, bo już niedługo jest Halloween. Właśnie musimy wydrukować w końcu zaproszenia na imprezę halloweenową. Pamiętam to. Medal. I to jest medal od naszych kochanych widzów. To mam 3 medale w domu. Tak. Masz jeden swój taki prawdziwy, który dostałaś na zawodach i ten od widzów... Za co serdecznie dziękujemy. Ten od innego widza i ten od innego widza. Nie, od tego samego widza. Drodzy widzowie, mamy nadzieję, że komentarze pod tym odcinkiem będą odblokowane, bo ostatnio YouTube nam oznacza filmy przeznaczone takie dla dzieci i nie możecie pisać, ale zawsze możecie do nas napisać na maila, w społeczności, będzie nam bardzo miło. To jest taki kamień. My Wam, kochani, życzymy miłego dnia. Dajcie znać, czy Wy się wyspaliście, czy nie. Bo u nas tak średnio z tym spaniem. Ja się biorę za pracę, oczywiście jak Ciebie odprowadzę. A ja czuję, że będę w komentarzu nie, bo oglądałam Oliwkę. A że się nie wyspali przez to, że nas oglądali. Wystarczy, nie? Tylko ten naszyjnik. Nie wiem, czy chcesz jeszcze użyć moich perfum? No patrzcie, czy to jest diament, czy co? Nie, to nie jest diament. Nie. Proszę, pomadka ochronna, bo jak jest tak zimno, to niestety pękają nam tu kąciki ust i w ogóle. Superancko. To jeszcze idziemy do łazienki, zrobimy ostatnie poprawki i wychodzimy. I Wy, drodzy widzowie, zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak potoczył się nasz dzień. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Zasubskrybujcie nasz kanał, bo filmy dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendu o 8.30. Bierz już swój plecak i idziemy. Już chyba wszystko mamy gotowe. A co ty masz taki ciężki dzisiaj ten plecak? No. Naprawdę? Co ty tam naładowałaś? Masz jakieś kamienie czy co? Ale ja ci nie powiem. A czemu mi nie powiesz? Czy ty masz tam wszystko to, co potrzebujesz? No. Okej, niech ci będzie. Chociaż dziwne, bo książki zostają w szkole, to plecak powinien być lżejszy. Nie przedłużę. Jejku, nie, musimy wychodzić. Szybciutko, lecimy. Odezwiemy się do Was, kochani, później, jakoś po 13. Słuchajcie, wróciłam do domu. Już w sumie jestem tutaj pół godziny i nie mogę znaleźć mojego laptopa. Może włączę sobie tutaj światło, żebyście mnie lepiej widzieli. Jestem załamana, bo mam tyle rzeczy do zrobienia, mam tyle pracy i nie mam na czym pracować. I teraz nie wiem, czy ja zgubiłam tego laptopa, czy go gdzieś po prostu zostawiłam. Ostatni pokój, żeby obszukać, został mi właśnie ten, żeby zobaczyć, czy tutaj jest ten mój laptop, ale nie sądzę, bo... Normalnie tutaj go nigdy nie ma. Serio.
Nie wiem, może zajrzę do Oliwi biurka. Ej, widziałeś mojego laptopa? Nie. Ale chociaż pomóż mi go znaleźć. A kiedy go widzę? W łóżku? Nie! No to na pewno nie. Wszystkie łóżka już są ładnie pościelone. Nie no, ja jestem załamana. Co się dzisiaj dzieje? No, jest jakiś pechowy dzień. Może go postawiłeś w samochodzie. No właśnie, ja go czasami zabieram w różne miejsca, no więc chodź, pojedziemy. No nagrywam już w tej desperacji, już się odezwałam do widzów. A co, nie możesz go znaleźć? Nie mogę go nigdzie znaleźć, pół godziny go szukam. No chyba w domu go miałam. Tak mi się wydaje, ale też czasami go zabieram, nie? W różne miejsca, jeździmy czasami. Do dziadków, do cioci. Tak, że, nie wiem, w lesie byłyśmy. A do lasu nie zabrałaś? W kociej kawiarni też byłyśmy. No był, ale był w samochodzie. A pracowałaś w kociej kawiarni na nim? Też pracowałam. Może tam został. No to chodź, pakuj się i jedziemy. Poszukasz ze mną. Z tej głowy to nie jedna. Byliśmy już w 5 miejscach i nadal nie ma mojego laptopa. I co teraz? Ja nie wiem, gdzieś tego zostawiłem. Ja też nie wiem. No nie spodziewałam się, że dzisiaj będzie taki dzień. O, jeszcze stoi policja i zaraz się okaże, że dostaniemy za coś mandat. Pasy mamy? Mamy. Przejechaliśmy. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale normalnie stał radiowóz. Udało się. Upiekło ci się. Nie no, jedziemy prawidłowo. Zawsze jedziemy prawidłowo. Czy masz jakiś pomysł, co zrobić z moim laptopem? Kupić nowego, bo i tak ci się należy. Tak, miałam zmienić laptopa, ale pamiętaj, że ja tam na moim starym laptopie mam wszystkie dane. I skąd ja wezmę te dane? Tam były wszystkie rzeczy, wszystkie faktury, no. Wszystko przepadnie. To jest do odzyskania przecież. Ciekawe, jak chcesz to odzyskać. Wiesz, że ja mam tam rzeczy, tam jest cała moja praca. I też nie będę mogła filmów wrzucać, ani przerabiać, i nic nie będę mogła zrobić. Nie no, płakać mi się aż chce. Nie ma. To nie jest śmieszne. Ja wiem, że ty już tak podchodzisz do tego jak taki typowy chłop. Jakby tobie się tak stało, to ja jestem ciekawa, co ty byś wtedy mówił? Ja jestem ciekawa, jakby ci wszystko przepadło. Zero zrozumienia z twojej strony. Totalnie zero. To chodź, zabiorę cię na lody. Zimno jest. Do Maczka pojedziemy na lody. Do Maka? Hmm. Czyli już rezygnujemy z tego szukania laptopa. Zresztą ja już nie mam pomysłów, gdzie on by jeszcze mógł być. Ja jedyny, ty, przecież ty masz tego, co już ma? Nie będę marki wymieniał, ale ten laptop, gdzie można sprawdzić lokalizację, sprawdzałaś w ogóle? Teraz mi to mówisz, że tam jest jakaś lokalizacja. A to nie zaczęłaś od tego? Przecież ja nawet tego nie wiem, że tam jest jakaś lokalizacja, przecież się na tym nie znam. No to szukamy, słuchaj, godzinę już jeździmy wszędzie, kręcimy się po mieście, a ty mi teraz mówisz, znaczy, że jakaś lokalizacja. Jeżeli jest rozładowany na maksa, to może nie pokazywać. Na telefonach to pokazuje i tak, ale na laptopie nie wiem jak. No to masz to sprawdzić, bo ja nawet nie wiem jak ja mam to zrobić. No to sprawdzimy, to jedziemy do tego Maka i tam proszę to zrobić i to ogarnąć, no to, okej? No to jedziemy. Jest jakaś nadzieja, że może jednak się odnajdzie ten laptop. To teraz idziemy tutaj ja do sklepu. Ja myślałem, że od tego zaczęłaś, zanim mnie zawołałaś w ogóle, ale... Przecież wiesz, że ja, jeżeli chodzi o technologię, to jestem noga. Ja totalnie nie wiem, co gdzie się klika. Ty jesteś od rzeczy technicznych. Nie no, załamujesz mnie po prostu. Chodź, kupimy. Kupimy coś do jedzenia i jedziemy do tego Maka. Może te lody trochę mi ten dzień poprawią. Lubię lody z Maka. Przyjechaliśmy do Biedronki i ja się nie spodziewałam, że tutaj są takie cudowności. Takie coś. Taka piżama. Ktoś już to otworzył po prostu. Albo bidon. Ale Oliwia ma bidon. I takie skarpety. Zobacz, jakie fajne kapciochy i mają ogonek. Kupisz mi? Zobacz, jakie świetne. Ja nawet nie wiem, widzicie, które są lepsze. Widzicie. Ale chyba te. Nie no, piękne. Jeszcze jest bielizna. Ogólnie to pisaliście nam, widzowie, właśnie, że są takie ekstra puszynowe rzeczy, ale ja o tym zapomniałam. Ja chcę takie kapcie. No i poszedł. Poszedł. Nie wiem tylko, czy będzie mój rozmiar, bo ja mam małą stopę 36. Chyba nie będzie. Tutaj jeszcze jest taka gra karciana. Eksplodujące kotki. Bardzo mnie to zaciekawiło. To jest dla ludzi, którzy kochają koty i wybuchy. I bym bardzo chętnie to wzięła, bo my z Oliwią uwielbiamy grać w karty. Ale tu jest plus 12 lat, czyli domyślam się, że to będzie za bardzo skomplikowane. Na razie odkładam. Nareszcie dotarliśmy do tego McDonalda i to, co mnie zdziwiło, to są te oto kroksy. I jakie fajne zabawki. O ja,
Ten jest super. Myślę, że Oliwii kupimy wszystkie, bo pamiętajcie, że można poprosić panią ekspedientkę tylko o zabawki, a nie trzeba brać całego zestawu Happy Meal. A ty co? Kupujesz coś? No lody. Ale bierzemy tylko lody? A nie wiem, zaraz się okaże. No ja chyba nie chcę jeść, ja już jestem po śniadaniu, więc ja tylko taki jakiś deserek, lody albo croissanta poproszę. I widziałeś te kroksy, jakie są czadowe? Nie byłeś tam jeszcze? Jejku, mega są. Musimy je wziąć Oliwii. Już czekamy za naszym zamówieniem. Ja jeszcze przy kasie wzięłam taką grę. Tu są takie żetony, trzeba je powyjmować i wydaje mi się, że to jest po prostu kółko i krzyżyk. Chyba tak. Co robisz? Wiedziałam, że o to zapytasz. Ja to po prostu wiedziałam. Słuchaj, zagramy sobie w Happy Meal kontra Crocs. Kim chcesz być? Wybieraj no, sobie żeton. Mogę być kimkolwiek. Mogę no, być Happy Mealem. Nie no, bądź butem. No dobrze. Przypadła ci taka rola i kto zaczyna? Ja czy ty? No ty, bo jesteś kobietą. A ty jesteś starszy. No to wiesz. Fajaczek. Okej, okay, zaczynam. Ja kładę tutaj twój ruch. No ty wszędzie mnie blokujesz. Łaj. Niedobry jesteś. Ej, to jest trudno w to wygrać, jak jest tyle pól. No i lipa. No i nie ma ani w pionie, ani na skos, ani ten. Nic. Nic. Czyli powiedzmy, że jest remis. Ja się nie mogę doczekać, ja muszę tutaj zerknąć, co to jest w środku. Co z tym, Właśnie sprawdzałeś, gdzie jest mój laptop. No i słuchamy wszyscy, gdzie on jest? W okolicach szkoły. Jakiej szkoły? Tam, gdzie Oliwia chodzi. No ale to jest niemożliwe, jak? Mój laptop w jej szkole? No nie wiem, tak nie pokazuje dokładnie miejsca co do metra, tylko pokazuje w okolicach szkoły. No wiesz, jak to jest z tymi lokalizacjami, często to pokazuje źle. No na pewno tak nie jest, co ty, zgubiłam je. Kupiłeś sobie nowego pantofelka? Tak, mamy buty, ten jest numer jeden, pięknie się do was uśmiecha. Ej, ale to jest piękne! A spód jest tak, ej no. Bryloczek to jest. To tu można sobie zawiesić na przykład do piórnika. Przecież Oliwia już nie ma na to miejsca. Oczywiście są też do tego naklejki. Ale czad teraz zrobili. Dobra, rozpakuj wszystkie. Ja się teraz rozłączę, bo się muszę rozebrać. Siedzę w kurce, jest mi gorąco. Poczekaj, ale ty kupiłeś dwa takie same? Nie, różnią się. I wszystkie są prawe. Tak. A nie było lewych? Bo ja bym chciała mieć komplet. Przecież mam dwie nogi, nie? Czy to jest ten, co powinien mieć frytki z tyłu? Może nie, może to jest ten, bo ja czekam najbardziej na tego, jak zwykle on jest na końcu. Jest, jest, to jest mój faworyt, a wypiszcie, który wam się najbardziej bucik podoba. Ten jest mega. Teraz już możesz się rozłączyć. Przyszło nasze zamówienie, dosyć długo musieliśmy czekać i puk, puk, kto tutaj jest? Są lody. Pierwszy raz będę próbowała burgera z oferty śniadaniowej, bo jeszcze nie ma 10:00, jest 9:59, o, dokładnie, na zegarku, możesz nawet pokazać. No to tu jest chyba kurczak, tak? Tak to wygląda? Tak, 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 z kurczakiem zamawiałem. Dobra. To teraz ja spróbuję swojego, bo też mam. To jemy, ale powiem ci, że nie daje mi spokoju ciągle ten laptop. Nie wiem, dziwne dla mnie jest ta lokalizacja przy szkole, ale martwię się strasznie, bo tam jest tyle danych. Nie daje mi to spokoju. No ale nic, no teraz zjemy i będziemy dalej myśleć. Dokładnie. I będziemy już niedługo musieli też odebrać Oliwię ze szkoły. To też prawda. To smacznego. Smacznego. Jak widzicie, jesteśmy już w domu. Właśnie odebrałam Oliwię ze szkoły. Tak. Dzień dobry. Zdjęłaś już buty? Tak. To super. Opowiadaj, jak ci poszło, bo dzisiaj Oliwia miała sprawdzian. Dobrze. Umiałaś wszystko zrobić? No to piona. Oceny jeszcze żadnej nie ma, no ale zobaczymy już niedługo, co to będzie. Czyli miałaś ogólnie bardzo dobry dzień. Tak. No to super, to ja się mega, mega cieszę. Ja ugotowałam obiad, byłam na zakupach. A odpoczęłaś? No, dzisiaj trochę odpoczęłam, dlatego, bo nie mogłam pracować. Odpisałam tylko na kilka maili, no bo nie mogę znaleźć nigdzie laptopa. Nie wiem, co się z nim kompletnie dzieje. A ty masz coś dzisiaj, Myszko, zadane? Nie. Jezu, co to tak, jakie to jest ciężkie! Mam literkę I. No to będziemy robić. Mycha, czemu to jest takie ciężkie? A zjadłaś wszystko? Nie. Nie. A akurat teraz jem. Co ty tu masz? Kobieto, ja tego wyjąć nawet nie mogę. Kota dzisiaj zabrałaś ze sobą? No tak, no puszaka. Ej, Mycha, co ja tu widzę? Nie, nie no, nie, po prostu brak mi słów.
Dlaczego, myszko, ty wzięłaś mojego laptopa do szkoły? Czyli ta lokalizacja dobrze pokazywała, bo tata sprawdzał. I wychodziło, że mój laptop jest w twojej szkole. Możesz mi to wyjaśnić? O co w tym chodzi? No bo chciałam, żebyś odpoczęła. Aha, tak sobie to wymyśliłaś i na pewno to był tylko ten powód. Cała czerwona jest. Myszko, ale no... Kocham cię, to miłe, że o mnie pomyślałaś. Ale wiesz, że co się odwlecze, to nie uciecze. Ja tak będę musiała wykonać tą pracę prędzej czy później. Ale kochana jesteś, no troszkę odpoczęłam. No dobra, wybaczam ci, ale już więcej nie rób takich numerów. Co by było, jakby ktoś ci ukradł tego laptopa? Albo jakby się potłukł, bo by ktoś niechcący wszedł w twój plecak, rzucił nim czy coś takiego? To jednak nie było chyba zbyt dobre, co? Kocham cię. Nikt mi nie ruszał plecaka. W ten sposób to zrobiłaś. Nikt mnie sprawdzał. Okej, ale mnie zaskoczyłaś, naprawdę. Na pewno widzowie też są w szoku. Najważniejsze, że się znalazł, bo ja się tak martwiłam. Ja i tata szukaliśmy tego laptopa wszędzie. Dziurę masz w rajstopach? No życie, zdarza się. Musimy kupić tak to nowe. Ostatnio tak masz, nie? Że zakładasz rajstopy i zaraz jest w nich dziura. Głodna jesteś? Dzisiaj będą kluski parowe, a ty kochasz kluski parowe. Mam nadzieję, że ci będą smakowały. No trzymaj, trzymaj jeszcze swój plecak. A, i mam dla ciebie niespodziankę, ale to musisz iść po tą niespodziankę, iść po moją torebkę. Wiedziałam, że Oliwia pobiegnie. Wiedziałam. Już się nie może doczekać. Mam w sumie dwie rzeczy, których się nie spodziewasz. No chodź. No to otwieramy. Najpierw tu czy tu otwieramy? Z której strony? No to dawaj. Słuchaj, byliśmy z tatą w McDonaldzie i okazało się, że są nowe zabawki i to są kroksy, normalnie kroksy. Kupiliśmy ci 4 sztuki. Musisz powiedzieć, które ci się najbardziej podobają, według ciebie. Ten. No to tak samo jak ja. Ja też oceniałam, że te frytki są najlepsze. I to są takie bryloczki. Możesz sobie gdzieś powiesić. Widzisz, to z tyłu się to podnosi? Co to jest? Ej, to jest papierek po czymś i ty to wczoraj akurat jadłaś. Dobra, z tego jest wszystko. A tutaj z drugiej strony jest portfel, w którym są naklejki z Biedronki na nowego produkciaka. Musimy któregoś dnia pojechać do dziadków, bo wiem, że babcia nazbierała sporo naklejek. Musisz sobie poprzyklejać, nawet nie wiem, ile teraz mamy w katalogu. Często nas pytacie, jakiego pluszaka Oliwia kolejnego sobie weźmie. Jakiego? Nie powiem. Będziecie mieli niespodziankę. I już macie odpowiedź, czyli nie wiecie dalej nic. Jest tylko to, myszka. Więcej nie ma naklejek. Na razie tylko to. Proszę. Więc idź sobie, przyklej i dowiemy się, ile ci brakuje. Nie, tam już nic w tym portfelu więcej nie ma. Proszę mi tam nic nie patrzeć. Wiem. No to jak wiesz, to już proszę zostawić i nie zabierać moich rzeczy do szkoły. O, serduszko znalazłaś. To serduszko Oliwia mi robiła długopisem 3D kiedyś dawno temu i ja właśnie to serducho włożyłam sobie do portfela. Kroksy już właśnie znajdują swoje miejsce. Jeden jest powieszony tutaj, a tutaj też by się zmieścił, tylko już nie mamy tej pineski. Musisz wyjąć z biurka. Oj, brakuje nam bardzo dużo, bo mamy tylko 25 naklejek, ale spokojnie, na pewno damy radę uzbierać. A co do kroksów, to może jednak zmienimy to. 38 nam brakuje. A co ty na to, żebyśmy kroksy powiesiły obok siebie? Nie. Bo one są tak różnie, nie? Czyli tak ma być? Nie, tak ma być. No to piona, teraz będziemy odpoczywać. Kochani, na sam koniec tego odcinka rozpakujemy tą cudowną paczuchę, zapewne od widzki albo od widza. A jeżeli wy, drodzy widzowie, byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu, tam gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Mamy to! Oliwia wyjmuje pierwszą rzecz. Jaki cudny bryloczek, misiu! Ja tu mam na tablecie. Takiego samego? Takiego samego miśka. Bo ty lubisz bardzo misie. A tu jest opaska w nie, myślałam, że w rybki, a ta w cukierki jest. W cukierasy. Ja gdzieś widziałam taką tą. A masz jeszcze, o ja, z kotem. Gumka z kotem, widzicie tutaj na górze? Jak jeszcze z muffinką. Z
Słodko wyglądasz. Ja może poszukam listu, a ty wyjmuj rzeczy. Wysyp na Oliwię. No dobrze, wysypiemy. Aha, chciałam jeszcze może pokażę rysunek. Tak wygląda. W ten oto sposób. Ale co to jest opaski? Tytko. To nie, to poczekaj, nie rozrywaj. Później po nagrywaniu ogarniemy takie opaseczki na głowę. Dwie urocze. I już na ciebie wysypuję. O nie, jakie to jest piękne! Jakie to jest piękne! Oh my god! Ej, ale to jest zestaw po prostu takich rzeczy chyba szkolnych w środku. A ja nie mogę sobie poradzić z tą kopertą. Siuuu! Jeszcze trochę? Nie. Ale czemu ty się odsuwasz? No jak to tak? To jest, kochani, jakby taki piórnik, może to być jako kosmetyczka, a po otworzeniu jest mnóstwo drobiazgów, malutkie pusinowe karteczki, takie słodkie. Jakie górki do zmazywania ładne, o matko, i jaka linijka, oh my god. Ja właśnie o tym marzyłam. O tym marzyłaś? Pokaż. A zobacz to, ty chyba sobie zmienisz w swoim piórniku zawartość, bo ja sama obklejałam linijkę pusinkami. O, jakie ładne ołówki. Ogólnie masz jeden ołówek pusinowy, też od Wicki. O nie, temperówka! Ale czad pusinowa też jest. No i jest taki notes po prostu. Notes pusinowy. Jaki fajny ten zestaw. Ej, ja go nigdzie nie widziałam takiego. Ciekawe, gdzie był kupiony. Jest przepiękny. Nie mów, że jest wysypasz na mamę. Chowam wszystko, żeby się nie pogubiło, bo bym tego bardzo nie chciała, ale cudny zestaw. Nadal nie wiemy, kto nam to wysłał, ale oczywiście zaraz to pewnie sprawdzimy, dowiemy się. Bo tutaj jeszcze są skarby. Proszę bardzo, list do Oliwii i mamy. No to ja czytam ten liścik. Ale ładne pismo. Ale piękne. O, jakiś kot. Ten kot ma takie naklejki, tak? To są naklejki? Do na dole? Wiem, co to. Co to? Takie, że można sobie... Że sobie do skóry można przykleić ozdoby. Cześć, jestem Natalia i mam 7 lat. Chodzę do pierwszej klasy. Mieszkam na pięknych Mazurach w miejscowości Olecko. No zazdro, po prostu zazdro ci. Tak samo jak Olivia, bardzo lubię pusiny, a mam ich bardzo dużo. Moim hobby jest jazda konna, wędkarstwo i zbieranie grzybów. Wow, wędkarstwo, musimy kiedyś mi się spróbować, bo mi się zawsze wydawało to nudne, a być może to jest fajne. Przesyłam dla Olivii kilka prezentów ode mnie, mam nadzieję, że się spodobają, bardzo lubię was oglądać. Wszystko jest przepiękne, kochana. Otwórzcie paczuchę na odcinku i dajcie znać, czy się podobała. Podobała się? Jest świetna! Przesyłam wam gorące pozdrowienia i moc uścisków, Natalia. Wow! Przepiękne pismo. Zapewne pisała to mama Natalii. I tu są informacje. Natalia, 7 lat, pierwsza klasa, kot Fisia. Lubię pusina, czyli pewnie twój kot się nazywa Fisian. I fajnie są obklejone naklejkami informacje od ciebie. Jaka cudna jest ta paczuszka. Nie gadaj, że jeszcze coś masz. Zestaw gumek z kotem i bransoletka zapewne handmade robiona przez Natalkę. Chcesz sobie przymierzyć? Tak. No i to już byłoby chyba wszystko w tej paczuszce. Ja tego nie widziałam. Ile koralików. Ojejku, śliczne są. A teraz ja chyba kichnę. Dziękuję. Myślę, że teraz musimy podziękować Natalce za tą przepiękną paczkę. Musimy, nie musimy, ale bardzo chcemy. Buziaczki ci, kochana, wysyłamy. Ogromne serducha ci robimy. No i też również pozdrawiamy twoją mamę. Mamy najlepszych widzów na świecie, naprawdę. Love you. Oliwia znowu zrobiła dziurę w kolejnych rajstopach. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale to już dzisiaj drugie. Drugie są załatwione. Ile dzisiaj pozdrawiamy osób? 15? Pozdrawiamy Lenę, która jest w 4 klasie. Masz Malinkę i Pyrę z gangu produkciaków. Tak nam napisałaś, czyli pewnie masz po prostu ziemniaka. Plus jeszcze pozdrawionka lecą dla twojej babci i mamy. I ty, kochana, napisałaś skąd ta Julia? Julia, myślnik NX7WY. I my, kochana, ciebie kojarzymy po niku, bo ty nam zawsze komentujesz nasze odcinki. Pozdrawiamy Kasia Barwicka.
Buziaki lecą do Blanki, myślnik KS1UE, która jakiś czas temu zdobyła pierwsze miejsce w turnieju międzynarodowego karate. Wow, gratulujemy Ci, kochana, z całego serducha. Super! Pozdrawiamy Janek Niewirowski, który napisał nam, że jesteśmy super. Bardzo Ci za to dziękujemy, to jest mega miłe. Pozdrawiamy, lecą do Piotra Mieszkowicz. Pozdrawiamy Helenę, która napisała z konta I Love Antics i Pat Tie. Buziole lecą do Julka Myślnik V4W. Pozdrawiamy Sandice France Poland Gir. Buziaki. Pozdrawiamy Emilię Żuchowską, która ogląda nas od niedawna, ale nadrabia nasze stare odcinki. Kochana, mamy nadzieję, że zostaniesz z nami dłużej na naszym kanale. Buziaki. Pozdrawiamy Natix Candy, która nas kocha. Love you too. Jeszcze 5 osób. Natix Candy. Pozdrawiamy Amla Ameli. Buziaki lecą do Agnieszki Raduszewskiej, która ogląda nas od początku. Buziaki. Pozdrawiamy Monika Marks 51584. Pozdrawiamy Klaudię Żurawską, myślnik N1M. I ostatnia osoba, do której polecę pozdrowionka, to jest moja imienniczka Karolina Kubiak 7488, która nas lubi. Buziaki. Ja już kończę ten odcinek. Dziękujemy, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkę w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku i widzimy się pewnie jutro. Pa, pa, całusy, 102! To znowu ja odzywam się dosłownie na chwilę, ponieważ okazało się, że pominęłyśmy z Oliwią ten oto piękny rysunek. Ja zaczęłam tutaj sprzątać i mówię do Oliwii, a to widziałyśmy? Oliwia mówi, że nie. No to teraz jeszcze pokazujemy, to jest napisane dla Oliwii od Natalii. Jest przepiękny pusin. Super, Natalko, rysujesz. Ja już się teraz naprawdę żegnam, pa, pa. Pa.